Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka odbyły się Mistrzostwa Gorzowa Wielkopolskiego klasy drugich w pływaniu. Zawody te były finałem programu nauki pływania finansowanego przez miasto Gorzów. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z 21 szkół podstawowych z całego miasta. To jest podsumowanie całego roku szkolnego. Od września do czerwca drugie klasy uczestniczą w powszechnym programie nauki pływania, który jest finansowany z miasta. I muszę o tym powiedzieć, bo to jest wsparcie od już kilkunastu lat, nawet więcej, bo 22 lata ma Słowianka, gdzie ten program funkcjonuje w takim rozmiarze, że wszystkie szkoły podstawowe mogą uczestniczyć w tym programie, obojętnie czy są to szkoły publiczne czy niepubliczne. Czyli każde dziecko z Gorzowa z drugich klas ma możliwość nauki pływania. To nie tylko nauka pływania, bo ja mówię o nauce pływania i tak się nazywa ten program, ale my przede wszystkim uczymy bezpiecznego zachowania na wodzie. To będzie bardzo ważne za parę dni, kiedy rozpoczną się wakacje. Dzieci pojadą z rodzicami czy też na kolonie na wakacje i uczymy ich, jak bezpiecznie zachować się w wodzie. A gdyby się zdarzyła taka sytuacja niebezpieczna, jak sobie właśnie poradzić, tak? I ja jestem przekonana, że to, co ich nauczyliśmy przez te 10 miesięcy, to ma na pewno ta umiejętność bezpiecznego zachowania, ale też tutaj rodzą się takie talenty sportowe, które za chwilę trafią do doskonalenia nauki pływania w klasach trzecich, a także trafią do klubów sportowych, nie tylko w pływaniu, ale także w piłce wodnej, w wioślarstwie, kajakarstwie, a może ci najlepsi, to za parę dni mamy olimpiadę, kiedyś za kilkanaście lat będą uczestnikami olimpiady, czego im życzę, ale przecież takich zawodników też tutaj w Gorzowie mieliśmy i oni też wszyscy zaczynali od właśnie tego programu drugich klas. Dzieci nabyły umiejętność pływania na plecach, czyli stylem grzbietowym. Również uczyliśmy ich już pływać elementy kraula, czyli pływania na brzuchu. Dzisiaj w zawodach startuje blisko 350 zawodników, którzy będą pokazywać swoje umiejętności, które nabyli przez cały rok. Wszystkie szkoły, które uczestniczyły w programie, startują dzisiaj na zawodach. To jest 21 szkół. I do dalszego szkolenia pływackiego zostało wytypowanych prawie 400 zawodników, którzy będą mogli kontynuować swoją naukę, które zajęcia będzie prowadził klub UKS Olimp, również na basenach Słowianki. Dzieci w tym roku, właściwie w poprzednie lata tak samo, nabywają taką umiejętność, która jest bardzo ważna i mogą później podczas wakacji czuć się bezpiecznie nad wodą, mogą bezpiecznie wchodzić do wody. Rodzice też się wtedy czują bezpiecznie, że dzieci te podstawowe umiejętności, czyli wydech do wody, leżenie na plecach, leżenie na brzuszku, posiądą i mogą bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych blisko Gorzowa, ale również nad morzem. I jak wyjeżdżają na wakacje, na obozy, kolonie organizowane przez lokalne tutaj nasze szkoły, mogą w nich bezpiecznie brać udział. Bardzo fajnie się, moim zdaniem, się spędza czas w wodzie, szczególnie w takiej. Trenuje cała klasa i po prostu pan trenerzy wybierali osoby do zawodów. I ty się zakwalifikowałaś, bo jesteś dobra. Tak. Moja mama zawsze pływała i mój wujek, więc u mnie rodzina tak cała pływała. Czyli taka rodzinna pasja. Tak. Nie wiem, jak pływam, to po prostu czuję, że odpoczywam. Gorzowska woda słynie z doskonałej jakości, ale skąd bierze się jej wyjątkowy smak i czystość? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy podczas Dni Otwartych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. To jest czwartek i piątek dla grup zorganizowanych, szczególnie dotyczy to młodzieży, i w niedzielę dla osób, że tak powiem, bardziej dorosłych, dla rodzin, dla dzieci, już takich indywidualnie. Czyli czwartek i piątek mamy jakby zapewniony autokar i osoby, grupy zgłaszające się, zapewniamy dojazd i odwiedzanie naszych zwiedzanie, zapoznanie się z naszymi obiektami podstawowymi w zakresie tej gospodarki, szczególnie wodnej, czyli nasze ujęcie na siedlicach i gospodarkę tą ściekową, czyli nasza oczyszczalnia ścieków w Łupowie. No, są
dla naszych odbiorców, dla naszych klientów są dostępne. W niedzielę w godzinach od 10 do 12 udostępniamy nasz obiekt na Siedlicach. Tam będzie zapewniona oczywiście taka nasza obsługa, czyli będą pracownicy merytoryczni, którzy zapoznają osoby chętne z naszą technologią, czyli z technologią produkcji wody. To, co my tutaj mamy w kranach, to jak ta woda jest produkowana, zostaną te osoby zapoznane z całym cyklem od ujęcia przez jakby uzdatnianie tej wody, no czyli jakby jak ona powstanie. Zobaczymy, że to nie jest taki prosty proces, zobaczymy te urządzenia. No i będziemy mogli oczywiście też spróbować tego naszego produktu, czyli tej wody na miejscu, tam gdzie jest faktycznie wytwarzana. Od godziny 12 do godziny 14 będzie udostępniona oczyszczalnia ścieków. Tam także zapewnimy fachową, że tak powiem, obsługę z zapoznaniem z całą technologią. No ta technologia oczyszczania ścieków jest jeszcze bardziej skomplikowana. Pokażemy urządzenia, które do tego służą. Opowiemy o całej technologii, no także, no, żeby ta świadomość ekologiczna była jak największa. No bo taki chyba jest cel tych dni otwartych. A oczywiście dla grup tych takich zorganizowanych, bardziej czy szczególnie to szkoły, są to głównie szkoły podstawowe, ale także i technika naszej z Czereśniowej i techniku ze Skwierzyny, bo to są grupy, gdzie trzeba się jakby zapisać i my też robimy w takim samym cyklu, czyli najpierw Siedlice, później oczyszczalnia. Tam małe gadżety są dla młodzieży przewidziane. No staramy się propagować, że tak powiem, te ekologiczne takie różne zachowania przy okazji. Tam pracownicy mówią, co szkodzi, co nie szkodzi naszej pracy. Także no myślę, że jest to taka ciekawa inicjatywa. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herberta w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego zaprasza do zabytkowej willi Hansa Lehmana. To będzie niepowtarzalna okazja, aby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak żyło bogate mieszczaństwo landsberskie na początku XX wieku. W ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki, a w szczególności do zabytkowej willi Hansa Lehmana. Tam będzie można zobaczyć najpierw oczywiście zabytkowy obiekt i jak żyło mieszczaństwo, bogate mieszczaństwo landsberskie na początku XX wieku. A przy tym oczywiście będzie można posłuchać muzyki z czarnej płyty, to w piątek. Natomiast w sobotę z kolei muzyki na żywo. Wystąpi kapela retro na naszym patio. W naszym patio, czyli w zasadzie na naszym podwórzu, można powiedzieć, jako kapela podwórkowa. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Najlepsza kapela w Gorzowie, która zgra najlepsze przeboje, które wszyscy znają, śpiewają i też karaoke jest w razie co przygotowane, jeśli chodzi o sprzęt. Będzie można zatem też śpiewać. Będzie można zasiąść przy stole jadalnym w bogatej willi bogatych mieszczan, napić się razem z nami kawy i również zjeść ciasteczko, bo zawsze przy wydarzeniach kulturalnych powinny nam towarzyszyć też przyjemności dla ciała. Można też skorzystać z oprowadzania po bibliotece, a zwłaszcza po jej zakamarkach. Będę miał zaszczyt osobiście osoby zainteresowane oprowadzić po tych miejscach, które na co dzień nie pokazujemy. Czyli na przykład, czy w bibliotece znajduje się basen wypełniony wodą? Już od razu powiem tak, można będzie go zobaczyć. Będziemy mogli zobaczyć, że przechowywanych jest 500 000 książek. Będziemy mogli też zobaczyć, jakie systemy zabezpieczają nas na przykład przed utratą energii elektrycznej. I wiele, wiele innych ciekawostek, które pokażemy Państwu wyjątkowo właśnie w piątek i w sobotę od godziny 17. Zapraszamy serdecznie. Chciałam serdecznie Państwa zaprosić na wystawę, która nazywa się Pozdrowienia z Gorzowa, Pozdrowienia z Landsbergu. Ale tak naprawdę jak na nią patrzę, to wydaje mi się, że powinna się nazywać Och, jak tu pięknie, ponieważ pokażemy stare pocztówki z XIX i XX wieku. Z naszych zbiorów i ze zbiorów Wawrzyńca Zielińskiego. No cóż, nostalgicznie, będzie bardzo nostalgicznie, bo będą stare ulice, stare place, to czego już nie ma. I właśnie bohaterem wystawy jest to właśnie coś, czego już nie ma. Na tej wystawie będzie można też dotknąć tych pocztówek, ponieważ te stare, jak wiadomo, są zabezpieczone, ale również przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. Pocztówki z naszych zbiorów wydrukowaliśmy, będzie można je dotknąć, zobaczyć, jeżeli ktoś zna język niemiecki, co do siebie ludzie pisali, jakie mieli kiedyś piękne pismo, bo jak wiadomo, pocztówka niegdyś zastępowała teraźniejszego SMS-a, także poczytamy, zobaczymy, co ludzie
napisali? To są pocztówki zebrane właśnie poprzez bibliotekę od wielu, wielu lat. Mamy ich w swoich zbiorach ponad 5 tysięcy. Oczywiście mamy i te stare, i te nowe. Zbieramy również te najnowsze, chociaż to już jest przeszłość. Także zapraszamy. Was zapraszamy serdecznie podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego już 14 czerwca. Na Nocny Szlak Kulturalny przygotowaliśmy też niespodziankę kolejną dla naszych odwiedzających. Będzie to stare atelier. Przygotowaliśmy tutaj właśnie taki kącik dla Państwa, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie z akcesoriami, z rekwizytami, takie jak tutaj właśnie są. Zapraszamy z własnymi aparatami, z własnymi telefonami. Być może ktoś z Państwa będzie chciał się zainspirować portretami, które wiszą tutaj. Są to portrety landsberczan, którzy pozowali właśnie w landsberskim atelier. I być może Państwo będą chcieli powtórzyć to na swoich zdjęciach. Mamy rekwizyty, mamy ubrania. Zapraszamy serdecznie. W sobotę 15 czerwca na placu Inki w Krzeszycach odbędzie się kolejny festyn charytatywny na rzecz Hospicjum Świętego Kamila. To wydarzenie, które łączy dobrą zabawę z pomaganiem potrzebującym. Grupa zaangażowanych osób przygotowała dla uczestników mnóstwo atrakcji, które zapewnią rozrywkę dla całej rodziny. Wszystkie zebrane podczas festynu datki zostaną przekazane na pomoc pacjentom gorzowskiego hospicjum. Jakiś czas temu zgłosił do nas się pan sołtys wsi Marianki, czyli to z gmina Krzeszyce, któremu zawsze marzył się festyn na rzecz hospicjum, w tym celu, aby pomagać. Festyn rozpoczniemy na głównym rynku w Krzeszycach o godzinie 15:30. Są to różnego rodzaju licytacje, fanty, ale także zespoły lokalnych artystów, lokalnej młodzieży ze szkoły, zespołu Nowonarodzeni, połączony z takim kwestowaniem na naszą placówkę. Tutaj dzięki dużemu zaangażowaniu całej gminy Krzeszyce, pana wójta, uczniów, pani dyrektor szkoły, także głównym organizatorem jest tamta społeczność lokalna, a my jesteśmy takim do pomocy. Mieszkańcy gorzowskiego osiedla Piaski nie muszą czekać do końca czerwca, by poczuć wakacyjny klimat, bo już w sobotę, 15 czerwca, odbędzie się tam między innymi sąsiedzka giełda Fanty za Fanty. To będzie dobra okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i nadać im drugie życie. Do tego cała masa atrakcji z elementami edukacyjnymi. Można przyjść ze swoim kocykiem, dobrym humorem i wspólnie przywitać wakacje na Piaskach. W tym roku w Gorzowie rozpoczynamy wakacje na Piaskach. Rozpoczynamy dość wcześnie, bo 15 czerwca. No to z racji tego, że 21 jest zakończenie roku szkolnego, no i dzieciaki się rozjeżdżają po prostu na zasłużony odpoczynek. Więc my bawimy się na Piaskach 15 czerwca. Będziemy sporo mówili o bezpieczeństwie podczas tych wakacji. Będzie z nami ekipa Waterlife. To są ludzie, którzy szkolą edukują, jak zachować się w wodzie. Będziemy mieli fantomy, więc pierwsza pomoc. Będzie z nami też policja z Wydziału Ruchu Drogowego, która też będzie sporo mówiła o bezpieczeństwie podczas tych wakacji. Czasy mamy takie, jakie mamy. Sporo tych niebezpieczeństw jednak czyha na tych naszych najmłodszych, więc chcemy ich troszkę tutaj zabezpieczyć w tym okresie wolnym. Oczywiście do tego, żeby nie było za nudno, cała masa atrakcji. Będziemy mówili o pszczołach, będziemy edukować o pszczołach. Dużo się o tym mówi i my też chcemy o tym mówić. No ale nie tylko. Zespół Świetlicowy Gniazdo, czyli nasze kochane dzieciaczki. Ja wiem, że one tak nie lubią, jeśli tak się o nich mówi, bo to już jest młodzież tak naprawdę. Nasze osiedlowe dzieciaki, nasza osiedlowa młodzież zespołu Świetlicowego Gniazdo przygotuje dla wszystkich chętnych niesamowite sportowe atrakcje i dla małych, i dla dużych. To będą stacyjki, będzie trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami i maluchy, i ich rodzice. W zamian za to piecząteczki, zbieramy pieczątki, to układa nam się w fajne hasło, które też trzeba wypisać. I za to mamy nagrody. Tych nagród będziemy mieli całą masę. Z góry dziękujemy w tym miejscu wszystkim naszym darczyńcom, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bez was by się to po prostu nie udało. W naszych mediach społecznościowych wymieniamy oczywiście wszystkich, bo nie sposób teraz wszystkich wymienić, ale z góry bardzo dziękujemy. I co? No, przede wszystkim też te wszystkie kolorowe kwestie, czyli malowanie buziek, będą warkoczyki, być może będzie dmuchaniec nawet, nie chcę jeszcze zdradzać. No i co najważniejsze, to wszystko za
totalną darmożkę. Ale żeby było jeszcze lepiej, no to nie może zabraknąć akcentu, który integruje lokalną społeczność, a więc bawimy się w sąsiedzką wyprzedaż. Fanty za fanty, zaczynamy o godzinie 12. Macie w domu niepotrzebne rzeczy, stare zabawki, jakieś ubrania, z których wyrosły dzieciaczki. Dzieciaczki mają jakieś swoje zabawki, którymi się nie bawią. Wy w swoich pawlaczach, piwnicach, milion tych przydasiów, które trzymamy, że kiedyś się przydadzą i one tak leżą 5 lat, to zabierajcie je ze sobą, może akurat znajdzie się ktoś, komu ta rzecz jest potrzebna, no i będzie można tutaj oddać, wymienić się za jakiś inny fant. Fanty za fanty już to kiedyś robiliśmy, więc powracamy do tego, to była bardzo fajna sprawa integracyjna, lokalna społeczność. Będziemy mieli także grę terenową, to się zaczyna o godzinie 13. Zapraszamy także wszystkich chętnych, też są nagrody dla pierwszych 3 ekip, które grę pokonają bezbłędnie. Poznajemy trochę osiedle Piaski od innej strony, więc to też bardzo fajna zabawa. Organizujemy to wydarzenie w takim miejscu sąsiadującym z klubokawiarnią osiedlową, więc naturalnie, że można coś tutaj zjeść, można czegoś się napić, ale można przede wszystkim miło spędzić czas. W wolnej chwili my wystawiamy tutaj bramki, mamy paletki, rakietki, pewnie teraz eksperci będą mnie rugać za to, za nazewnictwo, do badmintona. Więc jest tutaj co robić. Ten zielony teren, na którym będziemy się bawić, ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu miał zostać sprzedany pod dyskont handlowy, więc sobotnie wydarzenie jest idealną okazją, aby przekonać się, że to był bardzo dobry ruch ze strony miasta, że ten teren nie został sprzedany, a tak naprawdę ze strony mieszkańców, którzy ten teren obronili. Sporo się dzieje przy osiedlowej klubokawiarni, tego lata będzie się też sporo działo, szykujemy kilka niespodzianek, mogę już zdradzić, że chcemy sporo mówić o panu Tadeuszu Kudelskim, który w 1999 roku, dokładnie 18 maja, zdobył Mont Everest i mieszkał tutaj na Piaskach. Niestety z Mont Everestu już nie zszedł, ale my chcemy przypomnieć jego postać. To jest taki nasz lokalny cichy bohater, o którym mało kto wie, dlatego chcemy, aby większe grono dowiedziało się o tej osobie. No i tutaj mamy taką małą niespodziankę, nad którą pracujemy. Nie będę jeszcze zdradzał, będzie o tym głośno. I tym zaproszeniem na festyn na Piaskach kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:30. Tymczasem życzę Państwu kulturalnego, niezwykle imprezowego weekendu. Do zobaczenia.